Jeśli jesteś właścicielem gruntu rolnego i chcesz go sprzedać, powinieneś wiedzieć, jak i komu możesz to zrobić, szczególnie w obliczu zmian w prawie w 2023 roku. Witaj na kanale Homependium, nieruchomości bez zawiłości. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy. Nie zapomnij polubić go i zasubskrybować nasz kanał. W naszym wcześniejszym filmie dokładnie wyjaśniliśmy ogólne zasady i ograniczenia w obrocie ziemią rolną. Mówiliśmy w nim wtedy, kto może taką ziemię nabyć i komu tak naprawdę rolnik może ją sprzedać. Jest to regulowane przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która w 2023 roku została znowelizowana. Sprawdź 7 najważniejszych zmian o ustawie w obrocie gruntami rolnymi, które weszły już w życie. Pierwsza zmiana dotyczy obliczania powierzchni działki rolnej. Jest to o tyle ważne, gdyż to właśnie powierzchnia działki rolnej decyduje, czy przy sprzedaży wystąpi ograniczenie w prawie pierwokupu lub konieczność wystąpienia o specjalną zgodę KOWR-u. Od teraz nie liczy się całościowa powierzchnia działki, a powierzchnia użytków rolnych na tej działce. Liczby te sprawdzisz na wypisie z rejestru gruntów. I tak, jeśli cała działka ma powyżej 3000 m2, ale składa się z różnych rodzajów ziemi, a użytki rolne stanowią mniej niż 3000 m2, wówczas nie podlega ograniczeniom w obrocie. Wcześniej brano pod uwagę wyłącznie całościową powierzchnię działki. Druga zmiana dotyczy tego, komu rolnik może bez ograniczeń ziemię przekazać. I w tym przypadku zmiana ustawy sprawiła, że teściowie zaliczeni zostali jako osoby bliskie bez ograniczeń w nabyciu. Do tej pory rolnik mógł przekazać ziemię rolną na przykład dzieciom, wnukom czy rodzicom. Uzupełniony ten zapis o rodziców małżonka, macochę i ojczyma, dzięki temu również i oni mogą nabyć czy otrzymać w darowiźnie grunty rolne nawet powyżej 300 hektarów i nie będąc rolnikami są zwolnieni z obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat. Trzecia zmiana dotyczy ważności decyzji dyrektora KOWR-u, która od teraz ważna jest tylko 1 rok. W określonych przypadkach, np. przy sprzedaży ziemi nierolnikowi lub przy chęci sprzedaży nieruchomości rolnej wcześniej niż przed upływem 5 lat, wymagana jest zgoda dyrektora KOWR. Do tej pory wydawana przez niego decyzje miały charakter bezterminowy. Obecnie taka decyzja ważna jest przez rok od nadania jej ostateczności. Jeśli więc w tym czasie nie dojdzie do transakcji, na jej podstawie trzeba ubiegać się o jej ponowne wydanie. Czwartą zmianą jest wprowadzenie dodatkowego warunku, jeśli chcesz sprzedać ziemię nierolnikowi. Do tej pory, jeśli rolnik chciał sprzedać nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 1 hektara nierolnikowi, musiał uzyskać specjalną zgodę dyrektora KOWR-u. Ale żeby ją otrzymać, trzeba było spełnić 3 warunki. Udowodnić, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości innemu rolnikowi, trzeba wystawić na minimum 30 dni ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na portalu e-rolnik.gov. Nabywca musiał oświadczyć, że będzie prowadzić na tej nieruchomości działalność rolniczą. Potwierdzić, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Nowelizacja ustawy dołożyła jeszcze jeden warunek, minimalną cenę sprzedaży i tak obecnie cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu na portalu e-rolnik.gov. Ma to zapobiec celowemu podwyższaniu ceny sprzedaży rolnikowi, żeby tę sprzedaż zablokować. Piąta zmiana nadaje pierwszeństwo w prawie pierwokupu dla KOWR-u. Jeśli działka składa się z różnych rodzajów użytków, na przykład jest tam i ziemia rolna, i kawałek lasu, czy przepływa woda, podlegać będzie zarówno pierwokupowi KOWR, jak i lasów państwowych, czy wód polskich. W takiej sytuacji pierwszeństwo w prawie pierwokupu ma zawsze KOWR. Dopiero jeśli z niego nie skorzysta, prawo to przejmuje kolejny organ. Szósta zmiana mówi, że pozwolenie na budowę nie zwalnia z zakazu sprzedaży. Do tej pory było tak, że jeśli kupiłeś ziemię rolną z ograniczeniem w jej sprzedaży przez kolejne 5 lat, ale w tym czasie uzyskałeś pozwolenie na budowę, to nieruchomość przestawała mieć charakter nieruchomości rolnej i mogłeś ją swobodnie sprzedać czy darować. Obecna zmiana ustawy całkowicie blokuje taką możliwość, zatem nie można zbyć nieruchomości bez specjalnej zgody KOWR, niezależnie od tego, czy się na niej budujesz, czy nie. Siódma zmiana dodaje kilka nowych możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat bez zgody dyrektora KOWR. Możesz więc taką nieruchomość sprzedać bez ograniczeń, jeśli uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym ta nieruchomość jest przeznaczona na cele inne niż rolne. Nabyłeś ją od małżonka w trakcie trwania małżeństwa lub w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu tego małżeństwa. Stałeś się jej właścicielem na drodze zasiedzenia,
Nabyłeś ją w okresie od dnia 30 kwietnia 2016 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku od osoby bliskiej. To najważniejsze zmiany, jakie już weszły w życie i mogą ułatwić Ci podjęcie decyzji o sprzedaży bądź zakupie działki rolnej. Jak widzisz, obrót ziemią rolną wymaga bardzo szczegółowego rozpatrzenia Twojego konkretnego przypadku, bo na to, czy posiadasz ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością rolną, ma wpływ bardzo wiele czynników. Masz pytania? Napisz je w komentarzu i obserwuj nasz kanał Hompendium Nieruchomości bez Zawiłości po więcej wskazówek z rynku nieruchomości. Do zobaczenia!